koncertował w całej Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie nominowany, uhonorowany nagrodami w kategorii najlepszy gitarzysta, zespół bluesowy, artysta akustyczny brytyjskich nagród bluesowych. Eddie Martin wystąpił w miniony weekend w klubie Retro. Jestem w trasie koncertowej po Polsce. Objechałem już całą Polskę ze swoją muzyką i polskim zespołem. Jest super. Spędzam miło ten czas, a byłem już chyba wszędzie. Eddie Martin przyjechał do Zamościa na zaproszenie Witolda Paszta, lidera grupy muzycznej Vox. Ja miałem okazję z zespołem Vox spotkać się na trasie w Malborku z Eddie Martinem. No i po prostu troszeczkę mnie przytkało, jak zobaczyłem jego umiejętności gry na harmonijce, wokalne. Dzisiaj podobno jest troszkę podziębiony, ale powiedział, że da z siebie wszystko. Myślę, że miłośnicy dobrych dźwięków zamojska publiczność przyjmie go gorąco. Na koncercie w klubie Retro Eddie Martin wystąpił z zespołem w składzie Łukasz Gorczyca, bas, i Bogdan Tchórzewski, perkusja.